przyjęcie programu ochrony środowiska na miastach Krakowa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem danych realizowanych w 2011 oraz perspektywą na lata 2016-2019 projektu Centra Miasta Krakowa, druk nr 1078, w tym zostanie zadaje pan dyrektor Sławomir. Bardzo proszę państwa o koncentrację, chciałem, żeby pójść do końca naszych obrad, ale tym bardziej proszę o przybycie radnych na salę obrad. Za chwilę będą drugie odstąpienia od czyta, to było drugiego czytania i głosowania uchwał. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Program ochrony środowiska dla miasta Krakowa na lata w perspektywie krótkoterminowej do roku 2015 i długoterminowej lata 2016-2019. To jest drugi program ochrony środowiska uchwalany uchwałą Rady Miasta. Pierwszy obowiązywał do roku 2010. Program ochrony środowiska jest to dokument, którego realizacja wynika z przepisów ustawowych, konkretnie artykułu 17 Prawa ochrony środowiska. Taki obowiązek po prostu spoczywa na wszystkich gminach. W skład tego dokumentu wchodzą diagnoza środowiska, stanu środowiska miasta Krakowa, zasadniczy dokument, czyli program ochrony środowiska na lata, o którym mówiłam wcześniej, oraz standardy zakładania i pielęgnacji podstawowych rodzajów terenów zielonych w mieście. Oprócz tego dokument ten zawiera załączniki w postaci również sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji społecznych. Głównym celem tego dokumentu jest jak gdyby na podstawie aktualnego stanu środowiska określenie działań, zadań, które mają zmierzać do jego poprawy oraz do takiego stanu, który będzie również akceptowany przez społeczeństwo. Przy opracowaniu tego dokumentu uczestniczyły różne instytucje, różne... Bardzo proszę państwa na tym uwagę, bo przeszkadzacie państwo radni. Bardzo proszę. Wydziały Urzędu Miasta Krakowa, wymienione tutaj na slajdzie spółki miejskie, jednostki, szeroko pojęte społeczeństwo w konsultacjach społecznych również miało możliwość wypowiedzenia się. Były te dokumenty konsultowane z niezależnymi ekspertami tak, aby można było takim bezstronnym okiem po prostu po pierwsze spojrzeć na stan środowiska Krakowie, a po drugie dojść do kompromisu w wyborze różnego rodzaju zadań i działań przewidzianych na lata następne. Tutaj na slajdzie również widzimy terminy oraz miejsca przeprowadzanych konsultacji społecznych. Dokument był również uzgadniany z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz z Sanepidem oraz Zarządem Województwa Małopolskiego. Tutaj jest podstawa prawna wykonania tego dokumentu, o którym mówiłam wcześniej. Dokument ten tworzy wiele instytucji i jednostek, których zadania zostały w tym dokumencie uwzględnione. Tutaj są te instytucje wymienione i określają te instytucje, realizują oczywiście pewne zadania, które mają wpływać na poprawę środowiska, również są tam określone lata realizacji zadań oraz konieczne do poniesienia koszty. W ramach przeprowadzonej diagnozy środowiska zinwentaryzowano czy zdiagnozowano pewne problemy środowiskowe i tak chciałam w skrócie bardzo wielkim przedstawić problemy, te najważniejsze w poszczególnych dziedzinach związanych ze środowiskiem. I tak w przypadku ochrony przyrody oraz... Bardzo proszę państwa radnych, naprawdę nie przeszkadzanie. Oraz zieleni i lasów, to głównym
innymi problemami, to jest na przykład zagrożenie istniejących już to ochrony przyrody, dla wspólnej polityki związanej z rozwojem terenów zieleni, zagospodarowanie terenów prowadzące do przebywania korytarzy ekologicznych. Tutaj chciałam powiedzieć, że takim dosyć istotnym powodem tych problemów, o które tutaj wymieniłam na wstępie, to jest możliwość na przykład procedowania w WZ-ach, które mogą być niezgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Taki przepis prawny jest, który zezwala na to, natomiast możliwość ochrony tych terenów z ustaw innych, na przykład ustawy o ochronie przyrody czy sprawa o ochronie środowiska jest na tyle słaby, że niestety takie inwestycje wypadają realizowane po prostu. Inne problemy związane z zielenią i przyrodą to są właśnie te sprzeczne interesy, o których mówiłam, grup społecznych, instytucji naszych w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Jeśli chodzi o zasoby wodne i gospodarkę wodną ściekową, to przeprowadzane badanie przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej potwierdziły zły stan wszystkich wód powierzchniowych na terenie Krakowa. Oczywiście przyczyną tego nie jest to, co się dzieje w Krakowie, ale również to, co się dzieje powyżej Krakowa. Wisła i dopływy niosą po prostu na teren miasta zanieczyszczenia z Górnego Śląska, z terenów, które są gęsto zaludnione, wykorzystywane rolniczo i to bardzo się przyczynia na to, jaka woda jest w Krakowie, jeśli chodzi o wody powierzchniowe. Wody, które są przeznaczone do picia, czyli woda w wodociągach, jak i również woda w zbiornikach wody pitnej, została zdiagnozowana jako dobrej jakości, także tutaj problemów większych nie ma. Natomiast problem jest, jeśli chodzi o miasto Kraków, związany z odwodnieniem. Dlatego otrzymamy to wszyscy w momencie napalnych i intensywnych deszczów, kiedy ten cały system odwodnienia, kanalizacja, rowy odwadniające, rowy przydrożne po prostu nie są w stanie tych wód odebrać. W związku z tym tutaj należy podejmowane są działania związane z poprawą tego stanu. Ochrona powierzchni ziemi. Ostatnimi laty największym problemem, jaki wystąpił na terenie miasta Krakowa to jest za pojawienie się czy ułatki gminy osuwisk, zwłaszcza po roku 2010. Na terenie miasta Krakowa takich osuwisk jest zinwentaryzowano 276. Poza tym istnieje potencjalne również zagrożenie wzdłuż wód leczniczych, które z uwagi na pewne nieszczelności są zagrożone zanieczyszczeniem. Następny element środowiska to ochrona powietrza. W sezonie grzewczym wszyscy Państwo na pewno wiecie, znacznie wzrastają poziomy zanieczyszczeń, głównie pyłu zawieszonego, dwutlenek azotu, to jest takie typowe zanieczyszczenie komunikacyjne, więc tu problem mamy, można powiedzieć, cały rok obserwowane są przekroczenia również w benzo-alfa-pirenu. Problemami są również liczne bariery prawne, które uniemożliwiają podjęcie działań, które mogłyby przynieść po prostu oczekiwane efekty w krótszym czasie. Jeśli chodzi o hałas, zdiagnozowano, o czym też Państwo oczywiście wszyscy na pewno doskonale wiecie, że głównym problemem, jeśli chodzi o hałas w Krakowie, to jest komunikacja, hałas drogowy, również motocykle, samochody ciężarowe. Coraz mniejszym problemem na szczęście jest ten hałas przemysłowy, natomiast pojawiają się nowe źródła hałasu, prace remontowe, imprezy sportowe, rozrywkowe, czy też różnego rodzaju urządzenia klimatyzatory, wentylatory. Gospodarka odpadami. Gospodarka odpadami na terenie miasta Krakowa nie stwierdzono istotnych zagrożeń. Jest mowa o gospodarce odpadami, mam nadzieję, że pani radna Maliszewska, ta problematyka też nie jest. Cieszę się bardzo. Patrzę, że tam jest duża rozmowa, a Państwo nie widzicie tego, czy tego wydarzy. Ja bardzo uprzejmie proszę o wysłuchanie tego, co mówi
przelewowanie tej uchwały tak ważnej dla miasta Krakowa, szczególnie w kontekście obecnie od gospodarki odpadami, bo jesteśmy też pewnymi zmianami, proszę Państwa, ważnymi, które będziemy niedługo podejmować. Proszę bardzo. Jeśli chodzi o gospodarkę odpadami, to z tytułu prowadzonej gospodarki odpadami nie zanotowano istotnych zagrożeń, natomiast tutaj przed gminą stoi wielki, nie chcę tego nazwać problemem, ale wielkie zadanie do wykonania polegające na stworzeniu właśnie sprawnego, nowego systemu gospodarowania, zbierania, monitorowania całego systemu gospodarki odpadami, który jest spowodowany tym, że gmina stała się właścicielem odpadów. Tutaj są prace realizowane, wszystkie te przyszłościowe zadania są opracowane przez zespół specjalnie do tego celu powołany. Ja tutaj tylko zasygnalizuję właśnie, że to jest jakby w tym momencie najważniejszy problem dla miasta Krakowa w celu pozytywnego i dobrego rozwiązania, bo system obowiązywał będzie od lipca przyszłego roku. Następne tematy czy następny dział uwzględniony w programie ochrony środowiska to jest taki główny element tego dokumentu. To są zadania, które nam przyjdzie realizować w celu właśnie podjęcia skutecznych działań. Ja tutaj przytoczyłam tylko te przykładowe. Tych zadań jest więcej, Państwo radni dokument mają, w związku z tym można tam szczegółowo do niego po prostu zapoznać ze szczegółami. Jeśli chodzi o ochronę przyrody, zieleń i lasy, to tutaj zaproponowano w związku ze stwierdzonymi czy zdiagnozowanymi problemami związanymi właśnie w tej dziedzinie związanymi, no między innymi z problemami związanymi z zarządzaniem właśnie tymi terenami zielonymi, utworzenie takiego niezależnego stanowiska miejskiego architekta krajobrazu oraz nadanie mu odpowiednich kompetencji, które są również odpowiednio rozpisane w rozdziale dotyczącym zarządzania terenami zielonymi. Brakuje po prostu takiego stanowiska, które mogłoby globalnie, kompleksowo spojrzeć na to, co dzieje się z terenami zielonymi, z terenami chronionymi w całym mieście, nie tylko tymi, które są jakby w rękach gmin miejskich Kraków, ale głównie z tymi, które są jakby poza możliwościami jakiegoś wpływu gminy na to, co dzieje się z zielenią. Żeby można było taką pracę wykonywać prawidłowo, czy z jakąś perspektywą, bo tutaj bardzo ważne jest zakreślenie tej perspektywy rozwoju terenu zieleni, to jest konieczne opracowanie takiej koncepcji, która pokaże nam, co należy zrealizować, w jakim kierunku pójść oraz w jaki sposób tą zielenią w mieście zarządzać. Żeby taką koncepcję wykonać, jest konieczna do wykonania inwentaryzacja terenu zieleni. Miasto Kraków takiej inwentaryzacji nie ma, a jest to bardzo potrzebne. I działania, które są bardzo istotne i niezbędne do tego, żeby tą zieleń i tereny zieleni można było chronić, czy kształtować je, czy mieć jakiś wpływ na nie, to są oczywiście działania związane z pozyskiwaniem terenu. Jest lista budowa inwestycji miejskich pod kątem zieleni umieszczona w diagnozie programu ochrony środowiska i ta lista zawiera właśnie propozycji budowy parków miejskich, parków rzecznych i ponieważ te tereny, które obejmują te przyszłe parki, nie zawsze i nie wszystkie są w rękach gminy, więc tutaj należy podjąć działania zmierzające właśnie do pozyskania tych terenów.
No oczywiście tworzenie nowych form ochrony przyrody, to dzisiaj nawet na sesji opiniowaliśmy, czy była uchwalana uchwała dotycząca nowego użytku, nowych pomników. To jest zadanie ciągłe, realizowane przez urząd. No i oczywiście opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów celnych przyrodniczo, ponieważ jest to najlepsza forma ochrony i zabezpieczenia terenów właśnie pod te przyszłe tereny zieleni. Utrzymanie i konserwacja zieleni istniejącej jest to zadanie ciągłe realizowane przez SUPI wieloletnich oczywiście perspektywie. Opracowywanie planu urządzenia lasów oraz zalesienia gruntów jest to zadanie, które jest realizowane nie tylko przez urząd, ale również przez Fundację Miejskich Praktyk Zoologicznych. Jeśli chodzi o ochronę zasobów wodnych, to tutaj główne zadania to przede wszystkim z uwagi na to, że wody powierzchniowe są w złym stanie, to jest prowadzenie ciągłego monitoringu i to zadanie jest realizowane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Inne zadania to ustalanie warunków dotyczących korzystania z wód, dotyczących odprowadzenia ścieków. Jest to zadanie realizowane również w sposób ciągły przez Urząd Miasta Krakowa, Urząd Marszałkowski oraz NZGW. Budowa magistrat i zbiorników wodociągowych, mimo że Kraków może się poszerzyć w tym, że 99%, ponad 99% mieszkańców korzysta z wody wodociągowej, jednak w dalszym ciągu trzeba ją po prostu nie rozbudowywać, unowocześniać, bo tego wymagają po prostu standardy. Modernizacja zakładu uzdatnienia wody, rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wreszcie modernizacja tych lokalnych oczyszczalni i tych dużych płaszczów i kujawy są to zadania, które są realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. I tutaj dokument, który będzie bardzo ważny dla miasta Krakowa, on można powiedzieć już jest wykonany. Koncepcja obwodnienia i poprawy bezpieczeństwa powodziowego miasta Krakowa. To jest właśnie to, co zostało zdiagnozowane wcześniej jako wielki problem dla miasta. Właśnie ten problem z odwodnieniem w przypadkach ekstremalnych zwłaszcza. No i oczywiście, żeby również ten system odwadniania mógł sprawnie działać, w związku z tym jest bardzo potrzebne na bieżące udrożnienie rowów, potoków na terenie Krakowa. Jest to również zadanie ciągle realizowane przez ZIPI. Inne zadania związane z zabezpieczeniem Krakowa przed powodzią, zadania związane z opracowaniem map zagrożenia powodziowego czy ryzyka powodziowego, budowa zbiorników dużych, silna polenta, przebudowa wałków powodziowych, są to duże inwestycje strategiczne realizowane właśnie przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej oraz meliorantów. Ochrona powierzchni ziemi. Tutaj w związku ze zinwentaryzowanymi osobiskami najważniejszym zadaniem jest prowadzenie ciągłej inwentaryzacji, ciągłej obserwacji terenów zagrożonych osuwaniem się masy ziemi oraz wykonywanie na bieżąco zabezpieczeń terenów osobistych, zwłaszcza w tej infrastrukturze miejskiej, a z takimi szkodami w roku 2010 mieliśmy możliwość się spotkać i skutki tych szkód do dzisiaj można powiedzieć są naprawiane. Ochrona powietrza. Kontynuacja programu ograniczenia niskiej emisji, zadanie, które jest realizowane przez miasto od 2095 roku. Monitoring jakości powietrza realizowany przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz w związku ze stwierdzonymi przekroczeniami zanieczyszczeń powietrza miasto Kraków i nie tylko, bo również województwo jest zobowiązane do przygotowania i opracowania takiego planu działań krótkoterminowych, które będą podejmowane w sytuacjach, kiedy zostaną przekraczane stany alarmowe. Jest to zadanie, które jest realizowane przez Urząd Marszałkowski. Natomiast przed nami, czyli przed urzędem, stoi konieczność czy potrzeba wykonania inwentaryzacji indywidualnych źródła ciepła. W tym roku taka pilotażowa inwentaryzacja jest realizowana na fragmencie miasta wydanym wspólnie z MPC-em.
planujemy w przyszłym roku przeprowadzenie takiej inwentaryzacji na terenie całego miasta. No i oczywiście rozbudowa systemu ciepłowniczego, podłączanie do miejskiej sieci jak największej liczby odbiorców, bo jest to jedna ze skuteczniejszych metod walki z zanieczyszczeniem powietrza. Przeprowadzane są również przez pracowników urzędu wspólnie ze Strażą Miejską kontrolę starania w piecach odpadów, co jest procederem legalnym i dosyć powszechnie w Krakowie stosowanym. W związku z tym tutaj są kontrole prowadzone i środki również rezerwujemy na przeprowadzanie analiz popiołu pobranych właśnie z tych pieców w indywidualnych paleniskach. Ochrona przed hałasem. W chwili obecnej opracowana, można powiedzieć, została już mapa akustyczna po raz kolejny, bo jest to już, można powiedzieć, trzecia mapa akustyczna, ponieważ one są co parę lat aktualizowane. Na podstawie tych map akustycznych opracowywany jest potem program ochrony środowiska przed hałasem. Jest to takie działanie, czy program, który ma charakter programu naprawczego i w tym momencie zadania, które tam będą umieszczone, są opracowywane, dlatego już w tym dokumencie my tutaj nie będziemy podawać takich szczegółów, tylko odwołujemy się właśnie do opracowywanego programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Krakowa. Gospodarka odpadami, tu jest oczywiście to najważniejsze zadanie, jakie stoi przed prezydentem miasta, czyli za zorganizowanie całego systemu odbioru, odzysku, unieszkodliwienia odpadów komunalnych. Te zadania włącznie z instalacjami regionalnymi, zastępczymi, zostały wymienione obowiązującym już plany gospodarki odpadami w ramach województwa małopolskiego. Stało się to 2 lipca uchwałą sejmiku województwa małopolskiego. Tam w tym dokumencie są omówione wszystkie te najważniejsze strategiczne działania, jakie przypadają prezydentowi. Dlatego w tym dokumencie my powołujemy się po prostu na plan gospodarki odpadami dla województwa. I edukacja ekologiczna, zadania, czyli prowadzenie cyklicznych imprez w ziemi, festiwale recyklingu, Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu oraz współpraca na bieżąco z placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji programów edukacji ekologicznej. I koszty, nakłady finansowe. W ramach realizacji zadań i harmonogramów działań również są pokazane koszty. Koszty tutaj są zebrane poszczególnymi działami czy dziedzinami związanymi ze środowiskiem. Podzielone są na środki budżetu miasta, na pozostałe środki, które są w budżetach innych instytucji i jednostek realizujących oraz podzielone są również na środki konieczne do uzyskania. Ta dokładna analiza jest w dokumencie, tu są tylko sumy zebrane. Chciałam tylko powiedzieć, że to, co stoi jak gdyby po stronie budżetu miasta, to są, można powiedzieć, w 99% środki, które już są zarezerwowane bądź w budżecie, bądź planowane w wieloletniej prognozie finansowej. Jedynymi jak gdyby nowymi rzeczami, które są wprowadzone i gdzie należy się starać o pozyskanie tych środków, to są te rzeczy związane, o których mówiłam wcześniej, związane ze sprawami zieleni, terenami zieleni, przede wszystkim utworzenie tego stanowiska architekta. Jeśli chodzi o środki, które planowane są do pozyskania, również w dokumencie programu ochrony środowiska te źródła są szczegółowo omówione. Omówione są źródła finansowania, o jakie można się ubiegać oraz komponenty środowiska. Krzyżykami jest oznaczona po prostu możliwość, w jakiej dziedzinie można się starać, na przykład z Narodowego Funduszu Wojewódzkiego czy z innych środków unijnych. Również ta
sprawa jest dokładnie omówiona w programie Komisji Rolnictwa. I teraz ostatnia rzecz, czyli zarządzanie, monitoring wdrażania tego dokumentu. Oczywiście odpowiedzialność w zakresie realizacji tego dokumentu spoczywa na prezydencie. W momencie, kiedy zostanie uchwalony przez Radę Miasta, będzie dokument obowiązujący, tak jak i ten poprzedni program ochrony środowiska. Co 2 lata prezydent jest zobowiązany zgodnie z ustawą przedkładać Radzie Miasta sprawozdania z realizacji tego dokumentu. Oczywiście realizacja zadań musi odbywać się i odbywa się we współpracy z instytucjami, które ten dokument tworzą. To nie tylko działania gminy miejskich Kraków czy urzędu w tym dokumencie są uwzględnione. Żeby można było prościej, łatwiej zadania czy wdrażanie tych zadań, realizację tych zadań monitorować, są określone w dokumencie mierniki i wskaźniki. I po prostu realizacja tych zadań przy pomocy właśnie i wskaźników, i mierników znacznie ułatwi czy umożliwi ocenę tego dokumentu, a przede wszystkim czy realizacja tych zadań przynosi oczekiwane efekty. Dziękuję pani dyrektor za uwagę. Jest to obydwa duże dokumenty i sądzę, że wszyscy państwo radni mają do nich dostęp. Ale oczywiście zapytam w tej chwili o to, czy są stanowiska komisji, bo nie było na razie żadnych. Czy są stanowiska klubu radnych? Nie widzę. A zatem otwieram dyskusję. Proszę bardzo. Tak, stanowisko klubu. Bardzo proszę, pan Włodzimierz Pierdus przedstawi stanowisko klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Proszę uwagi. Witam w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Tytułem wstępu chcę zasugerować panu przewodniczącemu, jeżeli to jest możliwe, nie zależy od początku, ze względu na wagę tego dokumentu i że jest on dość obszerny. Tak, poprawki chciałem. Żeby przesunąć dalej poprawki. Ja tak. Powiedzmy o 2 tygodnie przynajmniej. Drugą sprawę formalną na przykład z prezentacji. Chciałem zapytać, czy pani dyrektor wspomniała, że integralną częścią dokumentu jest część dotycząca konsultacji społecznych. W związku z tym mam pytanie o tą część, bo my jako radni nie otrzymaliśmy informacji o konsultacjach społecznych. Natomiast wracając już do stanowiska. Chcę zacząć od takiego stwierdzenia, które jest dość interesujące. Z jednym z kryteriów wyboru priorytetów i działań został wymieniony punkt, czy będzie akceptowane to wszystko politycznie. No oczywiście jest to poważne stwierdzenie, bo faktycznie czasy polityka zaczyna dominować w momentach, gdzie ona nie powinna funkcjonować, no bo jest, a to, co opisuje ten dokument, jest takim polem do działania, że polityka jak najmniej powinna działać, bo są to obiektywne skutki funkcjonowania naszego środowiska, jest jakiś stan zastany i jest potrzeba jego naprawy. I tutaj mi się wydaje, że ten element jest dość istotny, chociaż on jest nam gdzieś głębiej schowany w tym dokumencie. Teraz chciałem tak przejść mniej więcej po kolei punkty, które są zapisane w tym dokumencie. Zacznę. Głównie się skoncentruję na tym części programu, ponieważ ta część druga, diagnoz i standardy, one w pewien sposób są powiązane i raczej skoncentruję się i umieścić sobie to głównie na podstawie programu ochrony środowiska te tematy, które chcę podjąć. Na stronie, będę oparował stronę, może łatwiej będzie to znaleźć. Na stronie 28 jest temat odniesiony zawodowa części korytarzy powierzchni. W szczególności do linii Wisły, Kłodnika, Wilki, Serafy. I tutaj mam takie pytanie, ponieważ jest opis stanu zastanego. Chciałem zapytać, jak sobie tutaj pan prezydent, bo to rozumiem, że jest pan pana prezydenta, ma zamiar realizować unikanie zabudowy, bo jak wiemy, że zabudowa powstaje na przykład w Zewnątrz, czy
przykładem takim jest spalarnia śmieci przy Wiśle, takim przykładem jest ostatni też budynek na pasie startowym w Nowej Kucie na pasie startowym lotniska. Jak tutaj pan prezydent chce rozwiązać ten problem, ponieważ jest diagnoza, że tak jest, ale nie ma rozwiązania tematu. A chcę powiedzieć przykładowo, że sprawa, mieliśmy ostatnio taki temat kominów Węgu, nowych kominów Węgu, że poprzez konserwatora zabytku w UNESCO w tle jest szansa takiego, na taki temat rozwiązać, wydawać się nierozwiązywalny, więc ja tutaj bym odpowiadał, że należy jednak znaleźć jakieś rozwiązanie i prosiłbym tą informację, czy ta sprawa jest brana pod uwagę. Na stronie 43 jest kolejny temat nakładania obowiązków zagospodarowania wód opadowych w celu zapewnienia na miarę zwiększenia odpływu. Jest kilka rozwiązań powodowy, jest sprawa oczywiście ochrony przeciwpowodziowej jako taki, jest przygotowany program. Chciałbym tutaj, wspominając o tym rozwiązaniu, chciałbym powiedzieć właśnie, że Radny Prawa i Sprawiedliwości na pewno będzie stawiać poprawkę do tego dokumentu. Chciałem zwrócić uwagę na, tak ja bym to nazwał, mikroretencję, to znaczy to, żeby też przerzucić właśnie nakładanie obowiązku, bo jest to tutaj stwierdzenie, czy będzie nakładany obowiązek, ale nie jest podany jaki, żeby w jakiś sposób zorganizować mikroretencję dla tych najmniejszych podmiotów, czyli domów jednorodzinnych, czy może też wspólnot. Ja proponuję, żeby to nazwać mikroretencją, czyli tą taką najmniejszą. I w tym kontekście też chciałbym zapytać, jak jest sprawa z egzekwowaniem przepisów, zapisów na przykład planów miejscowych czy WZR, gdzie mieszkańcy sobie w pewien sposób samowolnie, nazwijmy to, zabetonowują trawniki, czyli zwiększają powierzchnię, gdzie nie ma odpływu. I jak to jest egzekwowane, bo nie ma, w tym dokumencie nie znalazłem nic na ten temat. Na stronie 44 jest podniesiony temat mający udział obszarów zdegradowanych i poprzemysłowych na terenie miasta. I oczywiście w analizie słów na 57 jest jeszcze sprawa, że podniesione, że wymagają one te tereny rewitalizacji. I chciałbym tutaj też, żeby było doprecyzowane, które to są tereny, bo takie wzmianki, że coś zrobimy, coś nie zrobimy, wydaje mi się, że program powinien być bardziej rzeczowy. I w szczególności na przykład trzeba podać przykład po kombinacie w Kucie, czy choćby Barysz, która też powinna podlegać rewitalizacji, a nie jest realizowany może tak wystarczająco ten program. Więc prosimy też, że może tutaj trzeba by uzupełnić ten dokument o te zapisy. Następnym elementem 45 strona jest nierozpoznane zagrożenie promieniotwórczym radonem i jest stwierdzenie, że należy rozpoznać to odpowiednią analizą. No i no, tym bardziej jest to ważne, że jest tu podkreślenie, że ryzyko, w związku z tym występuje ryzyko narażenia społeczeństwa na szkody nieuprawnione. Wydaje się, że rzeczy, które dotyczą zdrowia i ochrony życia, powinny być priorytetem ze względu na to, jaki to jest dokument. I jednak nie może być tylko, że należy dokonać analizy, ale ona powinna być wręcz pisana w programie dość konkretnie. Kiedy zrealizowana, ewentualnie za jakieś środki finansowe, bo może ona nie wymaga jakichś wielkich nakładów. I wiem, że to też w ramach studium, że gospodarowanie przestrzenne na temat występuje, że właśnie chyba na woli i sosy są zwiększone, jest zwiększona promieniotwórczość ze strony ziemi. Na 47 stronie jest wzrost hałasu pochodzącego od klimatyzatorów. I również tutaj masa klimatyzatorami też powinien być w jakiś sposób regulowany w zakresie ochrony przed hałasem. Na stronie 47 mamy dość ważny taki zapis dotyczący gospodarki odpadami i pokazaną hierarchię, jaka powinna być obowiązywana zgodnie z przepisami, zgodnie z zapisami Unii Europejskiej. I kolejność jest taka, że powinna być
bezpieczniej niż, to znaczy powinno być w tym kolejność zapobieganie, potem odsyć, a potem bezpieczne nieszkodliwianie. No niestety, jeżeli chodzi o nasze PGO, to się nie sprawdza i wydaje się, że to należy stwierdzić, że to się nie sprawdza w tym momencie, ponieważ u nas wymaguje bezpieczna nieszkodliwianie. Czyli spalania jest najważniejsza, a to, co w Unii Europejskiej przepisów obowiązujących, czyli zapobieganie odsyć, jest wtórne. I prosiłbym tutaj o korektę zgodnie ze stanem faktycznym i zgodnie z programem PGO. Następny 153 jest wspomniana energia wiatrowa. Chciałbym to też powiedzieć dlatego, bo musimy stwierdzić, w jakich miejscu będzie ten dokument, jakie będą przepisy wobec energii wiatrowej. Dlatego, że mamy zapisy w planach miejscowych o zakazie takiej energii. Czy można, tak jak piece na paliwo stałe, można też instalować energetyki wiatrowe. I tutaj, skoro mamy zapisy w planach miejscowych i z góry, to są zapisy nie propozycje na zdanie tutaj propozycji prezydenta, więc prosiłbym o weryfikację i jednoznaczne stanowisko miasta, albo tak, albo wariantowo, ale nie dlaczego. To jest to tak. A następny punkt od 55, strona 55. Mamy tam sprawę energooszczędności i w określeniu zwłaszcza sprawy energii, zwłaszcza energii cieplnej. Ponieważ jest to ważny element oszczędzania, natomiast mi brakuje co ma zamiar pan prezydent zrobić z nad produkcją ciepła w mieście. Mamy dwa razy więcej produkowanego ciepła w mieście niż potrzebujemy. I to jest też, niektórzy twierdzą, że to jest też odpad ekologiczny. To znaczy, jest to wiele ekologiczne zachowanie, jeżeli my przez kominy wpuszczamy ciepło w powietrze. I prosimy o ten aspekt sprawy też ewentualnie zająć stanowisko na przykład do teraz poprawki. Następnie 57 mamy działania zmniejszające obciążenie wód Wisły zanieczyszczeniami w miejscowościach położonych w zlewie Wisły. Potem jest jeszcze działanie na stronie 121 również. Jest to również w analizie SWOT. I jest stwierdzenie, że ten stan zły będzie do 2015 roku. Moje pytanie jest takie, czy pan prezydent robi coś, czy nie ma jakiejś takiej zamysły, żeby koordynować te działania z ościennymi gminami, na przykład powołać związek gmin celem ochrony tych wód powierzchniowych, ponieważ tak naprawdę wiemy, że to, że Kraków sobie będzie dbało o to, żeby nie były wody, te dopływy do Wisły zanieczyszczone, to i tak to zagrożenie może być z gminy ościennej i tak się dzieje. Czyli gminy po prostu gdzieś tam zanieczyszczają i nie potrafimy tego jako Kraków dopilnować, ale może taka forma związku międzynarodowego byłaby skuteczna w tym zakresie. Przykładowo. 57 strona również jest niedotrzymanie normy jakości powietrza i skutki w postaci kar i zagrożenia życia. Wydaje się, że to jest jeden z ważniejszych punktów, naszych elementów programu ochrony środowiska. Zresztą to jest też podkreślone przy końcu tego opracowania. I to jest to, co powinniśmy jak najbardziej dopilnować w tym programie. Po pierwsze, nie brakuje w tym dokumencie jeszcze innej możliwości pozyskania środków na ten cel. My w drodze na to poprawki to zgłosimy, to chcę tylko przypomnieć, zapowiedzieć. Ale również jest ten element monitoringu winy 30 dokumentu przedstawiony i chciałem zapytać, czy pan prezydent przewiduje monitoring mobilny, ponieważ w tej chwili wszystkie stacje, które badają na powietrze, to są stacje stacjonarne, wszędzie na miejscach Krakowa i reszta wszystko dokonuje się na zasadach jakichś tam przybliżeń. Natomiast myślę, że tak jak miasta śląskie, które też mają kłopoty z powietrzem, powinniśmy prowadzić monitoring mobilne, czyli stacje, która by się mogła przemieszczać i która by umożliwiła nam
dokładniejsze znalezienie, gdzie tak naprawdę to powiecie jest gorsze, gdzie faktycznie trzeba przypilnować przewietrzanie miasta, czy też bardziej dopilnować te panelista w wykonkach energetycznych. Na stronie 58 są wspomniane wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, w tym geotermii. W związku z tym mam pytanie, to jest to hasło. Czy tam rozumiem ma jakieś plany wykorzystania geotermii na terenie miasta Krakowa? W szczególności przy lasy Gusiewski, tam są przynajmniej zlokalizowane pewne źródła geotermii. I czy jest jakiś plan wykorzystania tych źródeł? No bo samo stwierdzenie, że są, to wydaje mi się, jest niewystarczające. Chyba wie, że to jest przyjazne źródło energii. Na stronie 61 mamy stwierdzenie, że pan prezydent wystąpił do dyrekcji AZGW w Krakowie o ustanowienie w drodze prawa miejscowego stref ochronnych ujęć wód. W imieniu klubu. To jest stanowisko klubu. Czas nieograniczony. Pan nie proszę Państwa o uwagę. Proszę Państwa, przestrzeganie regulaminu, również starannego się zbudowania klubu PiS-u do tego klubu. W związku z tym mam pytanie dotyczące jakich stref ochrony będzie dotyczyło to wystąpienie do dyrektora RZGW. Strona 65. Proszę, to jest koło. Jesteśmy w połowie. Więc ona się na słowo, bo jeżeli by chciało być dokładnie, to proszę Państwa, taka problem jest naprawdę duża i ja rozumiem, że każdy musi gdzieś spieszy, ale szanujmy również swoją pracę i podejść do tego. Cieszę się bardzo. Zatem mam nadzieję, że Państwo będą z uwagi dalej słuchać. Na stronie 65 jest uzgodnienie w studiu miejscowych planach i aspektów wpływających na jakość powietrza poprzez wymogi dotyczące zapytywania mieszkańców ciepło, ZSE, dyrekcji ociepłowni, gdzie to możliwe, pożywanie paliwami, przyjęcymi środowisku, to jest wymagane i zapewnianie przewietrzania miasta, w szczególności w obszarach przekroczonych. W związku z tym tu mam jednak pytanie, jak to będzie realizowane, skoro wszyscy na razie z tym nie możemy poradzić. Tym bardziej, że trochę dalej w punkcie projekt pana prezydenta mówi, że te przepisy prawa są nieskuteczne, że nie ma potrzeby umożliwiające egzekwowanie tego prawa. No jednak nie musimy tego odnosić, nie musimy znaleźć takie rozwiązanie, to jest problem poważny. Jeżeli chodzi o następny punkt, bo tutaj jest to również przeprowadzenie działań edukacyjnych, ja już to zgłaszałem w ramach programu Baskoszowic, że najbardziej skuteczne mi się wydaje działania edukacyjne były takie, żeby uzmysłowić posiadaczom palenisk, w jaki sposób lepiej je eksploatować. Mimo, że one są złe, mimo, że one zanieczyszczają niską emisją, to jest możliwość ich wykorzystania efektywnie, czyli mniej węgla, mniej pyłu, mimo, że mamy je złe. Być może trzeba mieć tam przebudowy, jakieś udogodni, więc powinniśmy się ten temat głównie zająć, ponieważ nie wystarczy tylko wyrzucać te kamieniska i wprowadzać nowe, ale trzeba doskonalać te istniejące, żeby było lepsze powietrze, bo perspektywa czasowa jest bardzo daleka i finansowe ludzie są wielkie, żeby można było realizować skutecznie ten program walki z niską emisją. Na stronie 68 jest system selektywnego zbierania różnych baterii ze źródeł rozproszonych, szczególnie ze źródeł rozproszonych. Ja chciałbym zapytać jeszcze raz, pan prezydent wycofał drut ze względu na tę poprawkę dotyczącą kieszeni na baterie, które miały się znajdować przy dzwonach, czy nastąpiła jakaś zmiana stanowiska, ponieważ uważam, że jeżeli takie kieszenie na baterie pojawi się przy dzwonach, będzie większa szansa szkodzenia tych baterii, bo pragmatyka jest niestety nieubłagana, te baterie lądują w zwykłych koszach i dlatego efektywność jest niska. Poza tym wydaje mi się, że określę, że wskazanie, że będziemy chcieli osiągnąć minimalny poziom zbierania zużytych baterii jest również niewłaściwe. Oczywiście powinniśmy to minimum osiągnąć, ale nie powinniśmy osiągnąć
tam lata i nie przekracza tych wskaźników. Więc też wydaje się, że należałoby te wskaźniki skorygować. Na 69 stronie jest ograniczenie ilości powstających odpadów opakowaniowych i zwiększenie stopnia selektywnego zbierania odpadów. My w Polsce mamy prawo trochę dla nas niekorzystne, nawet też dla gminy, dlatego że opakowaniami musi się zajmować państwo, gmina i państwo, natomiast inaczej jest w Szwecji. W Szwecji opakowaniami się zajmują ci, którzy je wytwarzają, czyli producenci na przykład napoju. I w związku z tym mam pytanie, ponieważ jest potem informacja, że będzie próba ograniczenia, znaczy jest informacja, że będzie próba ograniczenia, więc jak będzie ogranicza, czy będziemy kontrolować te markety, które dokonują zbiórki, na przykład opakowań próby, w jaki sposób będziemy to przebiegać, co ma ograniczenia tej ilości. Na 78 stronie jest niedoceniona jest aktywność rekreacyjna i turystyczna odpadów, ogrodów działkowych. Wydaje mi się, że tu jeszcze powinno być zapisane, że tutaj zamiast jest właśnie przyrodnicza, ponieważ są to tereny o walorach przyrodniczych. I tutaj bym prosił jednak, że w programie tym powinna się sprawa znaleźć bardziej szersza, szczególnie w kontekście, że mamy nowe ustawodawstwo w tym zakresie, czy będziemy mieli nowe ustawodawstwo. I ogrody działkowe nie będą chronione, a ich waga w substancji ochrony środowiska jest dość ważna i powinno być wypracowane stanowisko prezydenta dotyczące rodziny ogrodów działkowych i innych ogrodów działkowych na terenie miasta. Czyli które powinny być zachowane, które powinny być ewentualnie przeznaczone do inwestycji, a nie, że w jakimś tam momencie nagle będziemy zlikwidować i będą protesty, będą jakieś konflikty. A rodzina ogrodowa chyba wygląda kilka procent miasta i to jest ważny element dla roślinności, dla tkanki zielonej miasta. Jeżeli chodzi, ja bym prosił o informację, na czym będzie polegało podniesienie rangi stanowiska miejskiego architekta krajobrazu, żeby wypunktować najważniejsze efekty, które możemy dzięki temu osiągnąć. I jeżeli coś jest realizowane, to co jest teraz realizowane, a będzie realizowane przez tego podniesienie nowej funkcji jako miejskiego architekta krajobrazu. Na stronie 80 mamy informację o publicznej partycypacji społecznej, by kształtować dzielenie zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Może właśnie chciałbym jednak wrócić do tego i zapoznać się, jak przebiegała szczególnie konsultacja dotycząca tego dokumentu, bo młodej wiedzy nie mamy, a potem ewentualnie będzie można się stosunkować do reszty. W części finansowe aspekty, to jest strona 85.6, jest mowa o projektach ekologicznych, procedurach administracyjnych, zachętach finansowych, i są te zachęty skierowane przede wszystkim do przedsiębiorców. Ja wydaje mi się, że takie zachęty również są kierowane do mieszkańców. I nie wiem, czy nieświadome pominięcie tego w tym miejscu, ale zachęty dla mieszkańców też są. I proponowałbym, żeby prezydent również wyszperał te zachęty, szczególnie te ostatnie, które mówią o ustawie, która umożliwia otrzymywanie dopłat czy dofinansowań za ekologiczne budownictwo. Wtedy są tam chyba dwa pułapy i to jest taki ważny element chyba dla przyszłych budynków, że jeżeli one są ekologiczne, to będą miały możliwość uzyskania dofinansowań za ich powstanie. Na 97 stronie mamy monitorowanie zasobów wody, ocena jakości wód w zbiornikach wód stojących. No i mam pytanie, bo jest są wagi, jest przy nas Kusiewski, a dlaczego nie ma zakrzówka? Tak samo mam pytanie, czy zakrzówek będzie traktowany jako zbiornik wodny, który umożliwi w razie jakiejś katastrofy, awarii, że będzie źródłem zastępczym dla miasta Krakowa dostarczenie wody, no w przypadku kryzysowym. Na stronie 99
tu już mówiłem, no, pan o pomiarze mobilnym prosił o ustosunkowanie się, jeżeli chodzi o ochronę powietrza atmosferycznego. I teraz mamy taki dział jak bariery, w szczególności formalno-prawne. Wydaje mi się, że tutaj stwierdzenie jest ważne, to powtórzę, brak przepisów zobowiązujących do poinformowania po zakończeniu budowy obiektu o sposobie ogrzewania. Brak przepisów umożliwiających kontrolowanie obiektu pod względem zgodności systemu grzewczego z projektem oraz spalanego paliwa. W związku z tym mam pytanie, co pan prezydent ma zamiar w tym miejscu zrobić, bo problem jest, przepisy są, a nie można ich egzekwować. Czy to ma być w drodze jakichś procedur, czy to ma być na przykład, możemy jako Rada Miasta skierować rezolucję do... No właśnie, możemy jako Rada Miasta skierować rezolucję, może pan prezydent przygotować taką rezolucję, po to, żeby zmienić przepisy i można było egzekwować te przepisy, które są. Bo ja rozumiem, że przepisy są, ale nie ma przepisów, które umożliwiają ich egzekwowanie. W związku z tym myślę, że jeżeli pan prezydent ma zdiagnozowane takie problemy, to proszę o inicjatywę w formie rezolucji. Rada na pewno przegłosuje taką rezolucję, że oczywiście ona będzie prowadziła dobry kierunek. Na stronie 111 rozpoczynają się priorytety. I na 132 mamy taki punkt modernizacja ekranów akustycznych, taki projekt 2012 rok, ulica Poplarska. Moje pytanie jest, czy w tym przypadku zostało to już zrobione pod kątem nowego rozporządzenia, które dotyczy nowej zmiany, jest stwierdzenie, że sieć kolejowa ma niewielkie znaczenie w obsłudze wewnętrznej miasta. Oczywiście to ma wpływ również na ekologię, ponieważ kolej jest jednym z elementów komunikacji zbiorowej. Moje pytanie jest, dlaczego ze strony prezydenta, bo to trochę jest inny prezydenta, dlaczego sieć kolejowa ma niewielkie znaczenie w obsłudze wewnętrznej miasta? Bo wydaje mi się, że po stronie prezydenta jest jakaś wina, że kolej nie jest wpięta w komunikację. Ja patrzyłem na przykład na ostatnie rozwiązania komunikacyjne, kiedy została wykluczona, dość ważny węzeł komunikacyjny wykluczony, jakim jest ulica Wielicka, remont, torowiska w szczególności, gdzie dalej nie jeździły, gdzie trzeba było autobusami powierzać tą część miasta, a 12 minut można było się dostać do centrum, wykorzystując kolej. Każdy mógł wsiąść, tylko po prostu nikt ma nie dobrać. I tutaj ma oczywiście prezydencję prezydenta, że prezydent po prostu nie traktuje kolei jako równorzędnego partnera w obsłudze komunikacyjnej. I ma co do tego jeszcze na świadomość, że tak jest. I w zasadzie na tym kończę, bo tym tak jak mówiłem, dlatego że czasy poprawia. Dziękuję panu radnemu za przedstawienie stanowiska klubu. Czy są inne stanowiska? Nie widzę, zatem otwieram dyskusję. Bardzo proszę, pierwszy pan zgłasza się radny Sobik. Przypominam, że tu obowiązuje czasowa dyscyplina 4 minut. Bardzo uprzejmie proszę. Szanowni Państwo, pytanie nie wiem z której strony, ale cieszę się bardzo, że jest kontrola na Straży Miejskiej, bo jestem ciekawa, jak ona się odbywa. Kto wpuszcza, czy tak wpuszczają, ile takich kontroli w ogóle było. Bo to jest istotne, żeby nie zdarzyło się tym uwagi. Panie Ministrze, no, dziękuję oczywiście. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa merytorycznie w sprawie tego programu przedstawionego, jak również szkoły rady w pewnym sensie klubu PiS-u, chciałbym jeszcze zabrać głos. Proszę uczynić. Rozumiem, że było to wyczerpujące wystąpienie. Bardzo proszę w takim razie projektodawcę o ewentualne ustosunkowanie się do zadawanych pytań. Oczywiście będzie w formie poprawek i autopoprawek możliwość uwzględnienia szeregu znajdujących się wystąpienia poprawnego wyjątkowca postulatów. Panie Przewodniczący, ja może zacznę od stanowiska reprezentowanego przez pana radnego Wiedrusa
jest na tyle dużo, że powiem się, że nie mogę w tym momencie ustosunkować się do wszystkich. Ja muszę skupić się na takich paru rzeczach, które są możliwe do odpowiedzi w tym momencie. Korytarze ekologiczne. W dokumencie, w tym programie ochrony środowiska w harmonogramie jest zadanie, w którym zaplanowano sporządzenie takiego opracowania związanego właśnie z korytarzami ekologicznymi, z korytarzami przewietrzania. To opracowanie ma być realizowane również przez biuro planowania, ono jest na 128 stronie w harmonogramie zadań. Jest to bardzo ważne zadanie z tego względu, że korytarze ekologiczne, ja mówiłam o tym już właśnie podczas prezentacji, jest wielki problem z zabudowywaniem tych korytarzy. Dlaczego? Po pierwsze, muzetki, które są planowane, nie muszą być zgodne ze studium. I nawet jakby w studium dany teren chronimy, to może być wydana pozytywna wózetka z uwagi na to, że prawo nie daje nam na tyle mocnych argumentów i narzędzi, żeby te tereny chronić. Sprawy trafiają do kolegiów, do sądów i są uchylane nasze decyzje wózetki. Jeśli są, nie pomyśli inwestora wydawane. W tym momencie zabudowa może być realizowana. To jest jeden problem. Dlatego takie opracowanie będzie również realizowane. Mało tego, są przy każdych możliwych okazjach, konferencjach, seminariach, spotkaniach, dyskusjach z parlamentarzystami są stosowane wystąpienia do parlamentarzystów w związku z koniecznymi zmianami prawnymi, nie tylko w tej dziedzinie związanej z korytarzami ekologicznymi, ale również i z wieloma innymi, które są właśnie omówione w tych barierach wszystkich prawnych, które nie pozwalają na realizowanie skutecznej polityki związanej z ochroną środowiska. To jest tyle na temat korytarzy. Koncepcja odwodnienia miasta. Jest problem z odwodnieniem. Aktualny system nie spełnia oczekiwań w przypadkach ekstremalnych, zwłaszcza związanych z nawalnymi deszczami, z przedłużającymi się opadami deszczu. Dlatego jest opracowana koncepcja odwodnienia i poprawy bezpieczeństwa powodziowego miasta Krakowa. Po jej opracowaniu będzie można zacząć wdrażać konkretne zadania, które będą miały charakter naprawczy i tam z tej koncepcji są objęte wszystkie sprawy związane z odwodnieniem, czyli zbiorniki do retencjonowania, czy ewentualne tereny, które mogłyby być, służyć pewną funkcję, nie wiem, borderów zalewowych. W każdym razie jest to dokument, który będzie, miejmy wszyscy taką nadzieję, jakimś dokumentem, który tutaj tą sprawę związaną z odwodnieniem i z zabezpieczeniem Krakowa przed powodzią, przynajmniej tym wewnętrznym, jakoś usprawni. To samo dotyczy retencji, czy mikroretencji, o której Pan mówi. My, Pan Radny wspomniał, my tutaj ze swojej strony musimy powiedzieć, że wszystkie opinie do warunków zabudowy, do planów zagospodarowania przestrzennego, czy do studium, które jest opracowywane, dotyczą właśnie również kwestii retencjonowania wód opadowych na terenie danej działki, czy tam na terenie danej posesji inwestycji. Ona musi być po prostu maksymalna, na ile dany teren powtarza, pozwala, i te warunki są określane w wydawanych decyzjach, z uwagi właśnie między innymi na to, że odbiorniki nie są w stanie przyjąć wszystkich wód opadowych, zwłaszcza w tych takich ekstremalnych warunkach. Dlatego tutaj te rzeczy są określane w wydawanych warunkach, właśnie na korzystanie ze środowiska, wydawanych pozwoleniach wodnoprawnych i w opiniowaniu wszelkiego rodzaju dokumentów planistycznych.
padł zarzut czy uwaga dotycząca tego dokumentu, że on jest małorzeczowy czy bardzo ogólny. On nie może być szczegółowy, nie może być bardziej rzeczowy, na tyle na ile on jest. To jest tylko nakreślenie pewnej polityki, kierunków działania. Natomiast do szczegółów, czyli do tych rzeczy, o których Pan radny mówił, związanych z zakresami rzeczowymi, czy z większym stopniem szczegółowości, to są te programy naprawcze związane z hałasem, z powietrzem i tam są te wszystkie szczegóły omawiane. Ten dokument ma charakter bardziej ogólny z założenia, bo to ma nam napisać pewien kierunek, w który no, jesteśmy zobowiązani, czy powinniśmy pójść. Także co jeszcze można by było tak na gorąco? Monitoring, mówił Pan o stacji mobilnej. Monitoring jest są przeprowadzane pomiary. Jeśli pomiary wykażą przekroczenia obowiązujących norm, to wtedy jest nakładana na dany podmiot prowadzący działalność gospodarczą decyzja o dopuszczalnej emisji hałasu, która jest potem kontrolowana. Jeśli się stwierdzi kolejne przekroczenia, taki podmiot jest karany. Także to jest do uregulowania. To nie jest tak, że to się dzieje w pewnym spontanicznie. Może jest problem w przypadku osób prywatnych, bo tutaj już takiej decyzji no, nie można wydać. Niestety ustawodawca to też są pewne właśnie mankamenty i bolączki, z którymi się na co dzień spotykamy, bo jeśli chodzi o podmioty gospodarcze, to można w jakiś sposób decyzjami obwalować. Natomiast jeśli chodzi o osoby prywatne, to tutaj już jest problem z tym, ale to będziemy oczywiście się w szczegółach ustosunkowywać do stanowiska klubu. Także może tak, nie wiem, ogólnie teraz to, co tak mówię. Oczywiście Pani Dyrektor, niech Pani wszystko na te pytania odpowiedzi, no, że wyznaczę termin dłuższy poprawek. Bardzo proszę, ja sobie tylko może uwagi Pana Radnego Sonika, jeśli chodzi o prowadzoną kontrolę. No, muszę Panu powiedzieć, że my też jesteśmy zaskoczeni, ale pięknie nas mieszkańcy puszczają. I proszę. Wszyscy i nawet społeczeństwo bardzo znamy się jednoczy i często do nas mieszkańcy dzwonią i zgłaszają, że sąsiad pani coś, co bardzo niepokojąco dymi, na przykład my na taką kontrolę się wybieramy wspólnie ze Strażą Miejską. Straż Miejska posiada odpowiednio przeważnienie prezydenta i ustawowo wsparte przepisem ustawy sprawa ochrony środowiska, który zezwala właśnie na wejście na teren posesji i skontrolowanie. I to jest wykorzystywane i zarówno przez inspektorów naszego Wydziału Kształtowania Środowiska, jak i przez właśnie Straż Miejską. Takie kontrole prowadzimy od roku 2009 i tych kontroli, no to może powiem, z ostatniego sezonu grzewczego wykonaliśmy wspólnie ze Strażą Miejską 142 kontrole. Te kontrole mają charakter taki nieoczekiwany, nie zawiadamiamy mieszkańców, że się tam na rejon wybieramy. Pobierano próbki 36 próbek pobrano, tak pobierane są w takich sytuacjach, no, kiedy nie można jednoznacznie stwierdzić, albo istnieje podejrzenie, że to, że coś tam mogło być spalane. 36 próbek pobrano, w 26 próbkach wykazano spalanie, ewidentnie spalanie odpadów, sprawy te trafiają do kolegium, potem do sądu. Podaję nam na bieżąco. Nie wiem, czy to wystarczy. Na pewno Pan Radny Sonikowi tak, natomiast sądzę, że w przypadku Pana Radnego Biedruza ja proszę o kontakt bezpośredni, bo wyznaczę taki termin, który pozwoli na przygotowanie się zarówno w sensie możliwości autopoprawek, więc ja sądzę, że Państwo będą w kontakcie i że dalej będzie tak Pan Radny też poważnie traktował sprawę, a to skontaktuje się z wywiadem i doprowadzi do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości. Proszę.
Klubę, przepraszam, ale w tym wypadku pan radny Pietrus oczywiście przedstawiał stanowisko, co powiedziała uczciwe, oczywiście z klubem podkreślałem to już wcześniej, że poważnie potraktowali ten punkt radni Prawa i Sprawiedliwości. Proszę Państwa, czy mamy jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę. Zatem proszę Państwa, wyznaczam, tak stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 3 Statutu Miasta Krakowa i tutaj daję aż kilka, 3 tygodnie, nie tylko ten jeden tydzień i ustalam termin na 13 listopada, autopoprawek godzina 15, a termin ostateczny poprawek godzina 15 listopada, godzina również 15. Sądzę, że to jest termin dłuższy, odległy i da szansę. Komarny, proszę uprzejmie. Panie Przewodniczący, Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo, chciałbym się zwrócić, żeby nie przedłużać na przyszłość, bo widzę pewne zdenerwowanie tutaj Państwa, to żeby już drugi raz Państwa nie fatygować. Ja zapraszam Panią Dyrektor na posiedzenie klubu w uzgodnieniu, także pewne rzeczy dopytamy i ustalimy, jeżeli jest to możliwe. Wspólnie myślę, że to tylko posłuży dobru obywatelom. Dziękuję bardzo. Sądzę, że Pani Dyrektor chyba przyjęła zaproszenie, nie ma potrzeby potwierdzać.